Witam wszystkich z tej strony Pilarz Amator. No, myślę, że tym razem to będzie taki chyba najbardziej zwięzły i w miarę szybki odcinek na moim kanale. Wiem, że dużo osób się interesuje pilarkami Echo na OLX-ie. Na pewno wszyscy się zastanawiają, czego się spodziewać, czego oczekiwać, czy warto w ogóle zakupić, no i czego możemy się spodziewać, co nam przyjdzie, tak? W jakim kartonie, w jakim opakowaniu. Więc w tym odcinku postaram się odpowiedzieć dość w miarę szybko, krótko, zwięźle na wszystkie te pytania, które Was nurtują. Więc zapraszam do oglądania. No więc na wstępie tylko jeszcze dodam, że nagrywamy w takich warunkach. Tutaj akurat mam sprzęt na Pazzo Ducato, pod wiatą sobie nagrywam, bo póki co u nas jeszcze huragan trwa i gdziekolwiek w innym miejscu po prostu wiatr by przeszkadzał, a w budynkach trochę słabe światło mam, więc postanowiłem tutaj nagrać. Na wstępie chciałbym przekazać pozdrowienia i podziękowania. Podziękowania przede wszystkim dla Szymona Rekowskiego, który po pierwsze potwierdził mi, że oferta jest godna zaufania. Po drugie, co tylko pojawiło się ogłoszenie, to podsyłał mi linki, więc byłem cały czas na bieżąco i w czasie, kiedy się zastanawiałem, skąd tu wykrzesać kasę i czy w ogóle kupować ten sprzęt, no to można powiedzieć, że kiedy ogłoszenie zniknęło, myślałem, że po prostu sprzęt został kupiony. Mówię, no to szkoda, trudno, fajna cena, ale problem z decyzją z głowy. Natomiast okazało się, że ogłoszenie wygasło. Jak tylko ogłoszenie zostało odświeżone, Szymon ponownie podesłał mi linka. Bardzo Ci dziękuję, Szymon. No i wtedy stwierdziłem, że to nie ma się co zastanawiać, bo takiej okazji może już nie być. No i sprzęt łyknąłem. Pozdrowienia dla Tomasza, z którym rozmawiałem wczoraj, który też, że tak powiem, na ten sprzęt miał ochotę. I powiedziałem mu, że jeśli jest zdecydowany, to żeby się szybko decydował, ponieważ pani, od której kupiłem tą piłę, miała dwa egzemplarze. Ja kupiłem jeden, więc został jej tylko jeden. I z tego, co wiem, to kilka osób cały czas się zastanawiało, czy wziąć ten sprzęt. I dwie osoby, to wiem, że co najmniej były o krok od zakupu, więc powiedziałem Tomaszowi wczoraj podczas rozmowy, że jeśli jesteś zdecydowany, to się pospiesz, bo ja jutro, czyli dzisiaj, czyli w piątek, będę chciał wypuścić materiał i jak ktoś się zdecyduje, to Ci po prostu tą ofertę zwędzi sprzed nosa. No i przy okazji powiedziałem mu, czego może się spodziewać, tak? Ponieważ jeśli chodzi o pilarki kupowane na OLX, no to przychodzą, że tak powiem, w różny sposób zapakowane. Dobra, ale teraz już do meritum. No więc do meritum przechodzimy. Spisałem sobie, co muszę poruszyć, żebym niczego nie zapomniał. No więc tak, po pierwsze, czego możemy się spodziewać, kiedy zamawiamy pilarkę z OLX? Oczywiście ważny jest dobry sprzedawca, znaczy pewny sprzedawca, więc zawsze należy zachować ostrożność. W tym przypadku te pilarki, tam te dwie sztuki, znaczy było tego podobno więcej, ale mówimy na chwilę obecną. Te dwie sztuki dość długo wisiały, bo były w bardzo atrakcyjnej cenie. Podejrzewam, że właścicielka tych pilarek może nie sprawdziła, że już podróżały na OLX-ie, nie przyszło jej, no nie chcę wnikać, po prostu nie podniosła ceny, miała po starej cenie i wszyscy się czaili jak pies do jeża, łącznie ze mną, bo dla każdego ta cena wydawała się podejrzanie niska. Było to 1600 zł, więc kto nie skorzystał, niech żałuje. A dlaczego żałuje? Zaraz powiem. Natomiast to ogłoszenie nieraz było komentowane, czy to na naszej grupie na Facebooku, czy podczas live'ów i właśnie Szymon Rekowski potwierdził, bo też rozmawiał z właścicielką, że oferta jest pewna. Mąż tej pani pracuje w USA. I dlatego ta pani od czasu do czasu ma w sprzedaży właśnie pilarki z tamtego rynku. I że to jest pewna oferta i spokojnie wysyła za pobraniem, nie ma problemu. Więc wiedząc już, że to jest pewna oferta, w moim przypadku tylko była kwestia zorganizowania funduszy.
Natomiast na live'ach co najmniej dwa razy był ten temat poruszany, gdzie Szymon właśnie informował, że to jest pewna oferta. Więc kto się czaił i kto był na live'ach, a nie skorzystał, no to trudno, teraz niech żałuje, bo pozostałe oferty to są w granicach 2-2100 za tą maszynę. A jak wiemy, w przypadku pilarek, ogólnie różnych pilarek, oprócz samej jakości maszyny, cena determinuje praktycznie wszystko, bo im atrakcyjniejsza cena, tym zakup danej pilarki jest bardziej opłacalny. Bo im niższa cena, tym bardziej przymykamy oko na, powiedzmy, jakieś tam wady lub mniejsze zalety danej maszyny, nie? Więcej jej wybaczamy. Więc to jest raz. Czego możemy się spodziewać? Nie wiem jak u innych sprzedawców, ponieważ te pilarki w różny sposób są zakupywane w Stanach Zjednoczonych. Tam też, że tak powiem, promocje mają różne oblicze. Na pewno są też maszyny, które niechcący wypadły z tira, tak, wiemy o co chodzi, tak w przenośni się mówi. Ale są też maszyny, które czasami ktoś kupi, rozmyśli się, odsyła, karton jest uszkodzony, one trafiają do ponownego obrotu, ponieważ rozmawiałem z jednym z widzów, który mieszka w Stanach, tak, pozdrawiam Cię Bruno. Mamy widza, który mieszka w Stanach, nas ogląda, więc wiemy też trochę jak to wygląda z zakupem tych maszyn. I właśnie często jest tak, że klient tam kupuje, rozmyśla się, odsyła maszynę, ona trafia do ponownego obiegu, ale nie zawsze tak jest. Po prostu różne formy są nabywania tych maszyn w atrakcyjnej cenie i często właśnie osoby mieszkające w Stanach przysyłają tutaj najczęściej swojej rodzinie, która potem może te pilarki sprzedawać na OLX. Mówię, każdy przypadek jest indywidualny, w tym konkretnym akurat to faktycznie jest mąż tej pani, która sprzedaje na OLX-ie. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych sprzedawców. I w tym momencie pilarki mogą trafić albo w kartonie zastępczym, tak jak tu, albo komuś może się trafić w kartonie oryginalnym, tak? Natomiast w przypadku tak atrakcyjnej ceny jak tutaj, no to było... Ja już nie dopytywałem, bo już wiedziałem od Szymona, jak to wygląda, tak? Natomiast musimy się liczyć, że przyjdzie karton zastępczy, no ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli maszyna na polskim rynku kosztuje 3000, a my mamy praktycznie za połowę ceny, no to nie będziemy wybrzydzać chyba z powodu kartonu. Wiem, że gwarancji też nie mamy, ale no mamy pełen dostęp do części zamiennych, no i raczej w przypadku japońskich maszyn to nie liczymy się z tym, że będą padały tak w przypadku chińskich, gdzie gwarancja jest niezbędna, bo tam nawet 15% może być wadliwych, albo i 20%. Tutaj raczej w grę wchodzą pewnie jakieś tam poniżej procenta albo coś w tych granicach. Tak sobie teraz spekuluję. Więc nie będziemy bić się, że tak powiem, tutaj bić piany o karton. Więc w przypadku tej konkretnej oferty... Aha, kolejna ważna sprawa, bo by mi umknęła. Jeśli chodzi o pilarki, czy nowe, czy używane. Mogą do nas trafić pilarki w dwóch formach. Albo dziewice nigdy nie odpalane, albo pilarki odpalone. Nowe, ale odpalone. No i teraz wchodzą w grę tutaj dwa scenariusze. Jeden to jest taki, że osoba przysyłająca do Polski, bądź już w Polsce, osoba sprzedająca odpala taką maszynę w celu sprawdzenia. Niektórzy tego nie robią, ponieważ wiedzą, że kupujący czasami są na to uczuleni i się wściekają, jeżeli poczują paliwo w zbiorniku lub zobaczą ślady, że maszyna była odpalona, to mają o to, że tak powiem, ból dupy, tak? Natomiast niektórzy sprzedawcy mimo wszystko wolą mieć pewność, skoro maszyna nie jest na gwarancji, to chcą mieć pewność, że maszyna jest na chodzie i odpalają. Jeszcze jest trzeci scenariusz, ponieważ maszyny są wystawiane na OLX-ie, więc trafiają się kupcy mieszkający blisko sprzedającego. I też wchodzi w grę taki scenariusz, że ktoś chce po prostu maszynę na żywo obejrzeć, odpalić, mieć pewność, że maszyna jest na chodzie, jak pracuje i tak dalej. Dlatego maszyny noszą ślady odpalenia. No ale mówię, w przypadku atrakcyjnej oferty nie ma o co kruszyć kopii, jeżeli maszyna nie cięła drewna. I tak, w tym przypadku nawet Zdenek, bo wysłałem mu zdjęcia, jak już maszyna do mnie dotarła, mówi, że prowadnica wygląda na używaną. No nie do końca, no Zdenek jest bardzo bystry, pozdrawiam Cię Zdenek. I zobaczył ślady na prowadnicy, ale były to ślady spowodowane za założeniem prowadnicy. Czyli po wyciągnięciu maszyny z pudełka,
w moim przypadku i oględzinach stwierdziłem, że maszyna była odpalana na pełnym zestawie, czyli była zmontowana, była założona prowadnica, założony łańcuch, była odpalona, było przegazowane i to było wszystko. Wierzcie mi, że jak potniecie nawet odrobinę drewna, to pilarka się tak upierdoli od trocin i oleju, że naprawdę trzeba poświęcić sporo czasu, żeby ją tak wydmuchnąć i wyczyścić, żeby nie było śladu, że była użytkowana. Oczywiście, jeżeli to jest tylko parę jakichś próbnych cięć, to nic się nie uszkodzi, ale bystry kupiec, jakby ją dobrze obejrzał, znalazłby gdzieś resztki trocin, gdzieś tam przy sprzęgle i tak dalej, więc tutaj było od razu widać po wyciągnięciu maszyny i oględzinach, że to jest nóweczka, która nigdy nie widziała drewna. Jeśli chodzi o ślady użytkowania, to właśnie tak, łańcuch miał ślady na ogniwach prowadzących, co świadczyło o tym, że no parę razy się okręcił w prowadnicy. Po zębach, ktoś to już sporo ciął pilarką, to bez problemu to jest w stanie rozpoznać. Po zębach było widać, że jest oryginalny, fabryczny szlif zęba, ten łańcuch nigdy drewna nie widział. Prowadnica była, gwiazdka, wszystko było czyściutkie, nawet nie ujebane od oleju. Tutaj na bieżniach była farba. Jedyne miejsce, gdzie była troszeczkę farba przytarta, to było tu, gdzie łańcuch wchodzi w prowadnicę, bo jeżeli było przegazowane, to tam łańcuch zostawi. No, w pierwszej kolejności zedrze farbę z bieżni, tak? Natomiast na całej prowadnicy, na bieżni wszędzie była farba, więc to był typowy dowód na to, że pilarka była zmontowana, odpalona, sprawdzona, czy działa, przegazowana, ewentualnie zaprezentowana potencjalnemu kupcowi i to wszystko. Tak samo na kółku zębatym, ponieważ tutaj mamy nie kółko pływające, tylko, o Jezu, nie kółko, mamy sztywną zębatkę. Tutaj mamy w tym modelu sztywną zębatkę. Ślady na zębatce wskazywały, że miały kontakt z łańcuchem, ale był to kontakt na zasadzie właśnie odpalenia, przegazowania. Wierzcie mi, że przy cięciu ślady zostawione na kółku pływającym bądź na sztywnej zębatce są dużo wyraźniejsze. Nie chodzi o to, że tam się od razu coś wyżłobi, tylko po prostu ślady, gdzie się styka, tak, metal, czyli ogniwa prowadzące z zębatką stałą, ze względu na siły działające podczas cięcia, są dużo wyraźniejsze. Tutaj dosłownie były delikatne, ledwo zarysowane, czyli mówię, zmontowana, odpalona, przegazowana. No i była resztka, było czuć, była resztka paliwa w zbiorniku. To wszystko. Natomiast maszynka była czyściutka, nawet nie ujebana od oleju, więc to bardziej bym wskazywał nawet na próbne odpalenie niż jakąś tam większą przegazówkę, bo wtedy by trochę, bo też był mokry w środku zbiorniczego oleju, ale tylko delikatnie mokry, więc nie była obryzgana olejem, tak? To też widać ślady na aluminium. Więc tego możemy się mniej więcej spodziewać. Kupując na OLX-ie możemy dostać maszyny dziewice i nawet w oryginalnym kartonie. Prawdopodobnie to są trochę wyższych cenach, ale też możemy dostać maszyny w zastępczym kartonie i po pierwszym odpaleniu. Tak to mniej więcej wygląda. Czy warto? No to już musicie ocenić sami, natomiast dla mnie warto, bo i tak, tak maszyna jest bez gwarancji, więc jeżeli jest odpalona, to przynajmniej mamy pewność, że działa. Kolejna sprawa, co było w zestawie? W zestawie była pilarka, prowadnica, łańcuch, osłona prowadnicy i kluczyk. Instrukcji nie mamy, no ale i tak byśmy nie mieli po polsku, więc instrukcję trzeba będzie sobie gdzieś tam pobrać. No z tym jest troszeczkę problem, bo polski dystrybutor Echo nie dba o to i prawdopodobnie jak będę miał czas, to zrobimy o tym materiał, trochę się za niego weźmiemy, bo konkurencja ma na swoich stronach dostępne wszystkie instrukcje obsługi, starsze, nowsze i tak dalej, a Echo, nie wiem jak na dzień dzisiejszy to wygląda, ale jeszcze jak rok temu, sprawdzałem pół roku temu, to dystrybutor Echo miał wywalone na klientów zdobycie instrukcji obsługi do pilarek Echo graniczyło z cudem, instrukcji po polsku. A te, co dostawali klienci, to były często w tak fatalny sposób wydrukowane, że było ciężko rozczytać. Dobra, lecimy dalej. Kolejna kwestia. Teraz tak, czym się różni? Bo to jest wersja z rynku amerykańskiego, tak? Podstawowa różnica między wersją oferowaną w Polsce. Sprawdzałem i to jeszcze w tej chwili przed nakręceniem tego materiału.
Najczęściej dołączano przede wszystkim ten model Echo oferowany w Polsce jest na zestawie, bo to jest pilarka z dużym montażem D009 i oferowane w Polsce są na prowadnicach o podziałce pełne 3/8 cala, 1,5 mm grubość ogniwa prowadzącego. Najczęściej mamy w zestawie prowadnice 40 cm, czyli 16 cali, ale gdzieś mi się przemknęło, że w ofercie była pilarka z prowadnicą 45 cm, czyli 18 cali. Tutaj mamy wersję amerykańską i to jest ciekawostka. Znaczy, no wiemy, jak na wersję amerykańską zawsze będzie dłuższa prowadnica, tak, trzeba sobie przyrodzenie czymś przedłużyć. nie, żartuję, no troszeczkę mają więcej gatunków dużych drzew tam w Stanach, tak, no u nas głównie, no nie tylko, ale najczęstszym, najbardziej popularnym drzewem, które dysponuje sporą średnicą jest topola, no tamtych gatunków potężnych drzew jest trochę więcej, no miękkim drewnie, a dużych średnicach. Mamy prowadnicę 20 cali, czyli 50 cm, pełne 3/8 cala, ale jest ciekawostka. Na rynku amerykańskim jest montowany łańcuch pełny 3/8 cala, ale o grubości ogniwa prowadzącego 1,3 mm. Czyli nie miałem już czasu zmierzyć suwmiarką, ale skoro jest specjalny łańcuch, to prawdopodobnie mamy węższy żas, pomimo tego, iż jest pełne 3/8 cala, czyli pilarka powinna mieć trochę lżej. Według nomenklatury Oregona łańcuchy pełne 3/8 cala mają oznaczenie na ogniwach 73, natomiast ten ma oznaczenie 72. I czy to jest jakiś problem? Na szczęście nie, to nie jest problem. Co prawda na polskim rynku wybór tych łańcuchów jeszcze na razie, jeszcze jest dość mały, ale jest. Oregon, importer Oregona już ma w ofercie w sprzedaży łańcuchy. Troszeczkę inny model, bo tu jest taki nietypowy ogranicznik. Zresztą pan z kanału Praca Kosą i Pilarką chyba też pokazywał. Natomiast patrzyłem na zdjęciach, te co są w Polsce w ofercie, łańcuchy 72 Oregona mają standardowy ogranicznik, no ale nieistotne. Oregon do Polski w tej chwili już wprowadził łańcuchy 3/8 cala, 1,3 mm, zarówno pełne dłuto, jak i półdłuto. Tak samo mamy w ofercie Husqvarna łańcuchy 3/8, 1,3 mm, też pełne dłuto i półdłuto. I na tą chwilę na razie to wszystko, ale bez problemu możemy kupić. Jeśli chodzi o chińskich producentów łańcuchów, na pewno już mają takie łańcuchy, tylko że jeszcze nie widziałem ich w Polsce. Jeżeli na rynku amerykańskim ten łańcuch jest bardziej popularny, to tam na pewno jest. Natomiast na tą chwilę przeglądałem, nic nie znalazłem. W ofercie Stila też nie znalazłem, może słabo szukałem, ale już wiemy. Husqvarnie w Oregonie spokojnie kupimy łańcuchy na tą prowadnicę. Natomiast nie ma najmniejszego problemu, żeby założyć tutaj normalną prowadnicę pełne 3/8 cala, 1,5 mm, tak? Ale mówię, że gdyby do tej prowadnicy ktoś chciał kupić łańcuch, to w Husqvarnie i Oregonie spokojnie kupi. Idźmy dalej. Teraz kolejne pytanie. Czy pilarka mi się podoba? No więc to jest moje subiektywne zdanie. Mi się bardzo podoba, ale musicie wziąć poprawkę na taką rzecz, że ja jestem prowadzącym kanał. Jeżeli prowadzę kanał o pilarkach, zajmuję się pilarkami i powiedzmy, że przez jakiś czas trafiają mi się maszyny, które się mało różnią między sobą, no to zaczyna się robić nudno. Kiedy trafia mi się maszyna, która jest po prostu inna, inaczej wykonana, pokazuje troszeczkę inną koncepcję konstrukcyjną, pracuje w inny, specyficzny sposób, no to ja mam z tego jakąś frajdę, radość, tak, że jest jakaś maszyna, która się czymś wyróżnia. I w tym momencie, biorąc pod uwagę pilarki, którymi do tej pory teraz podczas testów pracowałem, Echo tutaj się wyróżnia. Ma bardzo specyficzną, charakterystyczną pracę, już niektórzy zauważyli na shorcie, jednym się to podoba, innym nie. Pilarka ma ciekawy wygląd, w ogóle jest wielka, tak? Jest naprawdę duża, dlatego tutaj przyniosłem te maszyny, bo patrz, w porównaniu z Demonem,
CS65 to ona jest wielka, jeśli chodzi o bryłę pilarki, nie? No może nie aż super ten, ale wzrokowo ta różnica wydaje się dużo większa. W przypadku Olomouca, który jest w podobnej klasie pojemnościowej, Olomouc jest wyższy. Olomouc jest trochę wyższy, ale jest trochę bardziej zwarty, jak się patrzy od góry, tak? Ona ma taką bardziej rozłożystą bryłę. Bardziej rozłożystą bryłę ma. Więc jest kawał maszyny. Jest ciekawa moim zdaniem. Bardzo ładnie pracuje. Więc mi się bardzo podoba jako prowadzącemu kanał. Natomiast jeśli chodzi o Was, no to już jest indywidualna sprawa każdemu. To jest indywidualna sprawa każdego, czy mu się ta maszyna będzie podobać, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o jej, wady i zalety. No więc tutaj można powiedzieć, że cena determinuje wszystko i zaraz do tego dojdziemy. Na razie dopiero się zapoznaję z tą maszyną. Lecz z tego, co już zdążyłem zauważyć, to dwie jej największe wady dla użytkownika kapryśnego to będą właśnie jej gabaryty i waga tej maszyny. Producent podaje 6 kg w stanie suchym i no nie sprawdzałem, nie zdążyłem po prostu sprawdzić, nie miałem na to czasu. Wiecie, jak u mnie wygląda sytuacja, dosłownie wyrwałem te parę godzin, żeby wyjść w teren i zrobić tam robotę. Z moich codziennych obowiązków dosłownie wyrwałem te parę godzin, więc nie miałem czasu ważyć. Zajmę się tym później, jak będę już szczegółowo omawiał tą maszynę. Natomiast na chwilę obecną. Czy to jest dużo? To jest pojęcie względne. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę, jakie jest przeznaczenie tej pilarki. To jest pilarka farmerska w rozsądnych pieniądzach. I teraz, tu jest całe clue tej sprawy. W Stanach ta pilarka dla Amerykanów przy ich zarobkach kosztuje grosze. Dla Amerykanina pójście do marketu, bo ten model podobno jest oferowany w sieci marketów budowlanych. Dla Amerykanina pójście do marketu i zakup Echo 590 Timberwolf to jest mniej więcej obciążenie takie, jak dla Polaka pójście do Leroy Merlin i kupienie Demona, tak? Albo tam do innego marketu, albo w Media Expert na przykład. To jest takie porównanie. My sobie kupujemy Demona, bo nas nie stać, a amerykański farmer sobie kupuje Echo Timberwolfa. I teraz, jak czytam komentarze pod tymi krótkimi filmikami, co puściłem z Echo, to czasami mi gałęzie opadają, ale nie, że tam ma, po prostu, no... Chciałbym każdemu z osobna objaśnić, jak ja to widzę, no ale mówię, każdy ma swoje własne zdanie. Natomiast, czy te 6 kg to jest dużo? Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, że to jest pilarka farmerska za nieduże pieniądze i problemem jest polska cena w polskiej dystrybucji. Bo moim zdaniem polski dystrybutor, jeśli chodzi o ten model, to troszeczkę popłynął, no kurde, nie wiem, co oni mieli w głowach, jak ustalali cenę dla tej maszyny. Kiedy weźmiemy cenę amerykańską, to ta pilarka nie ma konkurencji, bo to jest pilarka o mocy 4,1 konia w klasie 60 cm sześciennych. Wiem, będą niektórzy wybrzydzać, ale to nie jest, że taka pojemność, taka moc. To nie jest pilarka pro, to jest pilarka farmerska. Mamy, dzięki temu, że ma taką pojemność, zapas momentu obrotowego, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw, jakby wypadła w porównaniu ze Stihlem MS-261. Obstawiam, że w grubym drewnie ma szansę zjeść Stihla. W cienkim drewnie Stihl może mieć przewagę ze względu na inną podziałkę łańcucha i to, że się bardzo wysoko kręci. Moment obrotowy będzie tu dawał przewagę w grubszym drewnie. Nie wiem, jak taki pojedynek wypadnie, to są moje spekulacje na chwilę obecną. Natomiast tak, gdybyśmy byli obiektywni, to co mamy, jeśli chodzi o konkurencję? Jeśli weźmiemy pod uwagę farmerskie sztyle, to tam są wagi podobne i mamy plastikowy karter. Tak, no niestety, jeżeli weźmiemy Husqvarna nie ma farmerskiej serii pilarek, ale jeśli weźmiemy Stihla,
czyli modele 270, 290, 300, coś i tak dalej, to mamy plastikowe kartery i wagę, czy tam masę pilarki, dużo większą niż modele profesjonalne Stihla. I w tym momencie, jeśli weźmiemy pod uwagę amerykańską cenę tej pilarki i porównamy do konkurencji na polskim rynku, no nie ma konkurencji. No ja wiem, że tu nie mamy gwarancji, ale teraz omawiam samą maszynę. No nie ma konkurencji, bo dostajemy właśnie tutaj maszynę niewyżyłowaną, o mocy 4,1 konia, ciężką, ale właśnie w tej pojemności, w tej mocy służącą do obalania większych drzew, nie pracy zawodowej po 8-10 godzin dziennie, tylko mamy do obalenia jakieś większe drzewko, bierzemy maszynę, mamy 20 cali prowadnicy, idziemy obalamy. Mało tego, musimy wziąć pod uwagę, że to jest pilarka z dużym montażem, co nam daje taką możliwość, że możemy założyć prowadnicę 24 cale, 28 cali, więc znowuż ktoś zacznie oczywiście tutaj buczeć, że ale to 4,1 konia. No ale jeszcze raz powtórzę, to jest pilarka farmerska. Na live'ach nieraz Rafał opowiadał, że jak zaczynał dopiero swoją przygodę, że tak powiem, z usługami pilarskimi, to jak trzeba było obalić to pole, to się zakładało długą prowadnicę do Stihla 261 i się rzeźbiło i się też obaliło tą to pole. Natomiast w sprzedaży do małego montażu większość prowadnic jest do 20 cali, czyli do 50 cm. Na dużym montażu mamy już dużo większy wybór. Możemy kupić 60, 65, 70, 75, nawet większe. Tak? I w tym momencie, jeśli ktoś się umie obsługiwać pilarką, ma do obalenia to pole, nie chce rzeźbić krótką prowadnicą, kupi sobie taką 70, 75 cm prowadnicę, ostry łańcuch i powoli też spokojnie tą to pole obali, a tutaj pojemność, że tak powiem, daje ten komfort tego momentu obrotowego i oczywiście nie w jakimś tempie jak zawodowiec, no ale idziemy obalić jedno drzewo, które obalamy raz na ileś miesięcy, więc spokojnie ta maszyna sobie da radę. A duży montaż daje nam komfort, że możemy spokojnie kupić, zamontować tutaj bez jakichś poszukiwań nietypowych firm. W normalnej dystrybucji idziemy kupić sobie długą prowadnicę na dużym montażu, montujemy i robimy robotę. I taka jest mniej więcej moim zdaniem filozofia tej pilarki. No niestety, płacimy za to wysoką wagą maszynę. Więc tak, bo się teraz rozgadałem. Pilarka jest duża i ciężka i na tą chwilę to są jedyne wady, które u niej widzę. Mi akurat to nie przeszkadzało, ale wiem, że będą osoby, którym to będzie przeszkadzać. W ogóle tak mi się teraz przypomniało. Tu jest przezroczysty plastik od zbiornika paliwa. Widzicie? Bardzo ładnie widać. I teraz tak, zalety, które zdążyłem zauważyć. Przede wszystkim pilarka jest bardzo oszczędna. Będę musiał później to jakoś sprawdzić, nie wiem, wymyśleć jakiś fajniejszy test, żeby to zweryfikować. Jednak jest ta maszyna na tyle oszczędna, że rzuciło mi się to w oczy. Czyli w ostatnim czasie głównie pracowałem chińskimi maszynami i mniej więcej w głowie mi się utrwaliło przy grubszej robocie, na ile czasu mi wystarczał zbiornik paliwa. Dodatkowa sprawa jest taka, że chińskie pilarki, tak, Demon czy coś, biorą całkiem sporo paliwa na wolnych obrotach. Czyli jeśli pracujemy w cienkim materiale, nie gasimy maszyny i tak, potniemy coś, odłożymy na bok pilarkę, poprzerzucamy, ona sobie tam pyrka, potniemy, to oczywiście podczas takiej pracy zbiornik wystarczy nam na dłużej, ale to nie jest dużo dłużej. Czyli jakby to powiedzieć, chińskie pilarki nieproporcjonalnie dużo biorą paliwa na wolnych obrotach. No tutaj byłem w szoku, tak? Po prostu jak miałem taką pracę, chciałem pierwsze i to nawet nie pełen zbiornik. Po prostu rozrobiłem równe pół litra, zalałem i chciałem właśnie, żeby sobie popyrkała, tam jakieś krzaki miałem do wycięcia, chciałem teren oczyścić wokół tej olszyny, którą wycinałem. Jakieś tam drągi chciałem pociąć, a w tym czasie jak ja je tam wyciągałem z krzaków, to ona sobie leżała na boku, pyrkała. No rzuciło mi się w oczy, że zajęło mi mnóstwo czasu wypalenie tego pół litra paliwa, naprawdę. To trwało strasznie długo, zanim ja wypaliłem. No i jak już w końcu wypaliłem te pół litra, zalałem znowuż równe pół litra.
i zabrałem się za grubą robotę. No i pogoda mi się załamała, ale zdążyłem obalić olszynę. Na końcu tego filmiku fragmencik wam pokażę, bo później całą akcję z terenu zmontuję później. Na końcu tego filmiku wam pokażę mniej więcej, jaki średnicy to była olszyna. Obaliłem ją, pół pociąłem na wałki, trochę na klocki, z grubsza okrzesałem i właściwie mam wrażenie, że tutaj jeszcze w zbiorniku jest co najmniej 0,2, 0,25, 0,2 powiedzmy, czyli około 0,3 litra mi poszło na robotę, a olszyna była naprawdę konkret. Więc jest na tyle oszczędna, że rzuciło mi się to w oczy po tym, jak przez ostatni czas pracowałem głównie Chińczykami, nie? Dobra. No i teraz już tak na szybko podsumowując na koniec. Bo mówię, do szczegółów dojdziemy później. To jest tak na szybko, czego możemy się spodziewać po Echo CS590 z amerykańskiego rynku sprzedawanego na Eliksie. Więc tak, przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, cena determinuje tutaj wszystko. Czyli w przypadku polskiej ceny, z polskiej dystrybucji, czyli 3000 zł, no to cena jest tutaj porażką. Gdyby to kupowała firma, kopilarkę pomocniczą, albo ktoś, kto ma, nie wiem, jakąś działalność związaną nie bezpośrednio z obalaniem drzew, ale od czasu do czasu ma zlecenie na drzewo, więc nie robi tego, że tak powiem, ciągle zawodowo, tylko załóżmy, ma prace ogrodnicze inne i ma uprawnienia drwala, pilarza i od czasu do czasu ma jakieś drzewo do obalenia i powiedzmy, że nie chce kupować profesjonalnej piły, to w przypadku kupowania na firmę, gdzie odejdzie VAT i podatek, to można się jeszcze zastanawiać. Natomiast w przypadku osoby indywidualnej, która kupuje na paragon, no to tu jest duży orzech do zgryzienia, ponieważ fakt, że mamy możliwość przedłużonej gwarancji, też dochodzi kwestia zamiłowania marki, że ktoś po prostu może bardzo lubić Echo, ale bardzo dużo osób będzie się zastanawiało. Kurczę, ostatnio Stihl robił promocję, były sklepy, gdzie szło wyrwać Stihla 261 za 3,5 tysiąca, więc jak ktoś ma dać 3 tysiące za Echo farmerskie, może się zacząć zastanawiać, czy duży montaż mu jest potrzebny, czy nie lepiej dołożyć 500, kupić Stihla, a może dołożyć 500 i też ostatnio były Husqvarna 545 albo 550 XP w promocji. No, zaczęłyby się tego typu dylematy. Jeśli porównujemy z cenami, że tak powiem, pilarek Stihla farmerskich, no to tutaj lepiej wypada Echo, bo mamy praktycznie identyczną wagę. Później to porównamy tak dokładnie, a tam mamy plastikowe kartery, tu jest alu. No ale pojawia się przy cenie 3000 bardzo dużo wątpliwości i zaczyna ta pilarka wypadać blado przy potencjalnej konkurencji. Nie, że odstaje jakością, tak? Tylko, że waga tej pilarki i gabaryty zaczynają... no i to, że jest jeszcze jakieś tam, powiedzmy, uprzedzenie do tej marki. Ta marka jest nadal jeszcze niedoceniana na polskim rynku, więc zaczynają się pojawiać różne dylematy przy zakupie. Natomiast kiedy bierzemy pod uwagę cenę amerykańską tej pilarki, to jest to moim zdaniem absolutny hit zakupowy i nie ma tutaj żadnej konkurencji, bo powiedzmy sobie szczerze, no i mówię, cena determinuje wszystko, czyli zależy, w jakiej cenie my wyrwiemy tą maszynę. Czyli jeśli ja kupiłem ją za 1600, gdzie sprzedawczyni na siebie wzięła koszty wysyłki pobraniowej, no to jest po prostu sztos. Bo co my możemy kupić na polskim rynku za 1600 zł? Na przykład Husqvarna 135 Mark II. No, jeśli mam do obalenia olszynę o średnicy 50-70 cm, albo topole tak do metra, no to ja nie pójdę tam z Husqvarną 135, bo ona mi nie przeżyje jednego dnia. Tak? Co tam jeszcze mamy do zakupu? Jakiegoś Stihla, ale czekajcie, nie wiem, 231? Chyba nie kupimy za tyle, chyba 1800, nie? Kosztuje, albo lepiej nawet. Coś koło tego, więc... No kurczę, mamy
za 1600 mamy same plastikowe zabawki. Za 2000, tak, są 2100, no to nadal wygląda to dobrze, ale już ktoś może się zastanawiać, czy dołożyć i kupić na przykład Husqvarna 365 z Ukrainy, no ale tam musi dołożyć około 500-600 zł. Co tam jeszcze? Możemy Olomaka 520 kupić za 2,5, jak dobrze poszukamy, ale tam też mamy plastikowy karter, no i mniejszą moc, mniejszą pojemność. Więc nawet przy 2000 nadal wygląda to bardzo dobrze. Problem zaczyna się robić przy 3000, tak? To jest już cena zaporowa moim zdaniem, aczkolwiek nadal nie przekreśla tej maszyny. Ale kiedy mówimy o przedziale cenowym między 1600 a 2000, to nie ma tutaj konkurencji. I ja rozumiem, że ciężka, ale jeżeli ktoś potrzebuje lekkiej, małej, zwinnej pilarki, no to nie szuka takiej dużej maszyny. Ale jeżeli ktoś potrzebuje większą maszynę, w tej cenie nic lepszego nie znajdzie. Natomiast, żeby nie przedłużać, szczegóły to omówię później, jak jeszcze trochę popracuję z tą maszyną. A jeśli chodzi o cięcia, to bierzcie poprawkę, że maszyna jest na dotarciu. Sprawdzałem ją, jest bardzo ładnie wyregulowana, ma na wysokich obrotach bogatą mieszankę, kręci mi się do 11700. Do 11700 się kręci, więc postanowiłem tego nie ruszać, bo to jest bardzo dobra i typowa praktyka, która powinna być zawsze stosowana u markowych producentów, że mają na gaźniku bogatszą mieszankę ustawioną na dotarciu. A później się na ponowną regulację maszynę zanosi, no ja sobie wyreguluję sam. Natomiast Szymon sprawdzał mi w papierach mniej więcej zalecany zakres obrotów górnych i ta maszyna ma tolerancję nawet do 13 tysięcy. Więc podane jest tak, widełki są podane między 12-13, ale w tym momencie wiadomo, na dobrych olejach pracując i tak dalej, to po prostu śmiało można ustawić te 12-800 bez, jeśli ktoś chce sobie zostawić jakąś tam małą tolerancję dla bezpieczeństwa, może na sobie śmiało 12,5-12,800 ustawić i zobaczymy, jakiego pazura wtedy maszyna pokaże. Moja w tej chwili się kręci do 11,700. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, do następnego. Hej.